Panie pośle, od momentu, kiedy złożył pan mandat poselski, to wiele osób zaczęło się zastanawiać, czym się będzie pan teraz zajmował. No tak, ja nawet przez jakiś czas mówiłem, że z jednej strony są jakieś oferty biznesowe, z drugiej strony, że jest także polityka samorządowa i wybory samorządowe w najbliższym czasie. Finał tych rozstrzygnięć jest taki, że postanowiłem, żeby jednak w dalszym ciągu, tak jak zajmowałem się ochroną zdrowia w ministerstwie przez 4 lata od 2008 roku do 2012, potem w Sejmowej Komisji Zdrowia po roku 2012, żeby tych kontaktów z ochroną zdrowia nie tracić, aczkolwiek z trochę innej perspektywy. No i w zasadzie od zaraz będę zajmował się tematami związanymi z opieką zdrowotną w jednej z firm doradczych. To, możemy zdradzić w jakiej? Tak, to nie jest już żadna tajemnica. To jest Ernst & Young, a więc bardzo znana marka, obecna na rynku polskim w zasadzie od samego początku transformacji ustrojowych od 1990 roku, a więc myślę, że dla nikogo to też nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. I takie cele, które pan sobie stawia teraz na pierwszym planie? No tak naprawdę jest bardzo wiele zagadnień, dlatego że z jednej strony oczywiście trzeba mówić o pewnych komercyjnych zasadach funkcjonowania w tej chwili, a więc takich procesach jak fuzje i przejęcia transakcje, które transakcje w sensie przejęć akwizycji, które mają miejsce na rynku ochrony zdrowia. Ich nie jest aż tak mało, aczkolwiek oczywiście ten rynek jest w dalszym ciągu w fazie rozwojowej, no ale mamy przed polskimi szpitalami, przed polskimi placówkami ochrony zdrowia bardzo dużo wyzwań restrukturyzacyjnych, komercjalizacyjnych i takich, które będą podnosiły efektywność funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia w długiej perspektywie, no bo żadną tajemnicą nie jest, że przy ograniczonych zasobach musimy jak największą wagę przyłożyć do tego, żeby wzrastała efektywność. Czy chce pan powiedzieć, że ani bycie urzędnikiem, ani politykiem nie gwarantuje skuteczności działań w tym obszarze? Nie, to jest tak, że wszystko ma swój czas po prostu i ja spróbowałem wielu rzeczy po stronie administracji, po stronie funkcjonowania w życiu publicznym, bo od 9 lat przecież w Sejmie, przez 4 lata w Ministerstwie Zdrowia, ale też jest tak i to też dla nikogo nie było nigdy żadna tajemnica, że ja przed przyjściem do polityki pracowałem w różnych firmach prywatnych tylko i wyłącznie i to z sektora bankowego, więc to jest po prostu kwestia czasu i miejsca. Był czas, żeby pracować w Ministerstwie Zdrowia, jest pewnie czas, żeby spróbować zajmować się ochroną zdrowia od trochę innej strony.